Namaste. Bardzo miło powitać Cię na naszej ceremonii numer 100. W imię miłości, dobra, światła, spełnienia, obfitości i tego, co najlepsze dla Ciebie. Dokładnie dzisiaj rozpoczynamy nowy etap. Coś budzi się w Tobie nowego i wkrótce stanie się to materialne. Nowa jakość Ciebie, nowe odczucie siebie, nowe odczucie Twojej własnej wartości, nowe sytuacje, nowe prezenty od Wszechświata. Jeszcze nie wiadomo, co to jest, ale na pewno czujesz, że to już w Tobie jest. Nasze poprzednie ceremonie to były serie tych ceremonii, które miały tylko jedną cyfrę, jak na przykład 1, 2, 8, 9. Ceremonie, które miały dwie cyfry, czyli na przykład 21, 48, 99. Teraz przechodzimy jednak do cyklu, gdzie mamy aż trzy cyfry. I to jest zupełnie inny poziom. Ten trzeci poziom wtajemniczenia. Wiesz, że tylko najlepsi uczniowie otrzymują najtrudniejsze zadania? I dokładnie jestem pewna, że w Twojej przeszłości, w tym starym etapie, który masz już za sobą, były takie momenty cierpienia, bólu, niepewności. Momenty, gdzie pojawiały się wątpliwości w siebie, w swoją wartość, w Twoje marzenia, w Twoje cele, czy w pomoc od siły wyższej. Takie momenty, gdzie ktoś lub coś wyprowadzało Cię z tej wewnętrznej równowagi. Gdzie ktoś lub coś sprawiało Ci ból czy cierpienie. Takie momenty wędrówki przez pustynię, w głodzie, chłodzie, może pragnieniu. Jednak to wszystko leży już za Tobą. Jako ten najlepszy uczeń masz to już za sobą. Co nas nie zabije, to nas wzmocni. I dokładnie tak, ta przeszłość, która dokładnie teraz leży za Tobą, sprawiła, że jesteś dzisiaj tą istotą. Te wszystkie doświadczenia, te wszystkie trudne momenty sprawiły, że jesteś tutaj i teraz, w tym momencie przejścia na kolejny poziom, gdzie tworzy się, budzi i wkrótce urodzi się coś nowego. Ty narodzisz się na nowo. To wszystko, co za Tobą, nie ma już na Ciebie wpływu. Te wnioski zostały wyciągnięte, te doświadczenia zostały zebrane. Zostaw więc tą przeszłość za sobą i otwórz się na to, co nowe, co już kiełkuje w Twoim wnętrzu. Dzisiejszym przesłaniem naszej ceremonii numer 100 jest, no jak myślisz, coś bardzo, bardzo ważnego. Poczuj to nowe, które dokładnie teraz rodzi się w Tobie. Z lekkością i radością pielęgnuj to nowe, co kiełkuje w Tobie. I z radosnym oczekiwaniem czekaj, aż zmaterializuje się to i ujrzeć światło dzienne. Bo wszystko tutaj i teraz ma odpowiedni czas i miejsce. I siła wyższa dokładnie wie, kiedy jest ten idealny moment dla tego nowego, by wyszło to do świata i wszechświata. Zmaterializowało się w Twoim życiu. I tutaj mamy dwa niebezpieczeństwa. Jedno niebezpieczeństwo, że na siłę próbujesz przyspieszyć to wykiełkowanie tego nowego, narodzenie się tego nowego, pojawienie się tej nowej jakości życia lub prześpisz
ten odpowiedni moment. Dzisiaj jednak siła wyższa zadbała o to, by dać Ci wskazówki, co zrobić, by odczuć ten właściwy moment, co zrobić, by to nowe miało dużo miejsca, mogło rosnąć i wypełnić wszystko w Tobie, wszystko wokół Ciebie. I co zrobić, by zawsze być we właściwym miejscu i we właściwym czasie, w tym odpowiednim momencie. Zanim jednak przejdziemy do przesłań od siły wyższej, rozpoczniemy jak zwykle od aktywacji Twojego wewnętrznego słońca, oczyszczenia, podwyższenia wibracji, połączenia z tym miejscem mocy. Jesteśmy naturalnie na mitycznej Atlantydzie, na Porto Santo, ponieważ ta energia jest idealna, by puścić to, co stare, tą przeszłość. Tak jak przybywamy na Porto Santo i przez pierwsze dni cały nasz organizm się oczyszcza i uwalnia od wszystkich złogów i ciemnych energii, czy resztek tego, co było, i otworzyć się na to, co nowe, by stworzyć idealne warunki do wzrostu, kiełkowania i rozkwitu tego nowego i by stać się w pełni tą nową istotą w tym nowym momencie Twojego życia. Dlatego, aby nie przedłużać, zaczynajmy. Bardzo proszę, wstań w tej chwili, odetchnij głęboko i z każdym wdechem wdychasz światło, które rozświetla wszystko w Tobie, wszystko wokół Ciebie, a z każdym wydechem wydychasz wszystko to, od czego pragniesz się uwolnić. Co może przyczepiło się do Ciebie w ostatnich dniach lub tygodniach, również uwolnienie się od całej przeszłości, bo ona już spełniła swoją rolę i nie ma teraz już żadnego znaczenia dla Twojej nowej drogi, nowego etapu. Zaczynajmy więc. Głęboki wdech światła i wydech wszystkich ciemnych energii, od których pragniesz się uwolnić. I jeszcze raz głęboki wdech światła i wydech. I jeszcze raz głęboki wdech światła i wydech. I teraz poczuj, jak na wysokości splotu słonecznego i serca aktywuje się Twoje wewnętrzne światło, Twoje słońce. Jest coraz większe i coraz mocniejsze, jak to słońce przede mną. Twoje światło jest ogromne i świeci całą swoją mocą. Rozświetla wszystko w Tobie, wszystko wokół Ciebie i jest tak silne, że nawet ja je odczuwam i wszystko wokół mnie. Rozpoczynamy proces oczyszczenia i podwyższenia wibracji. Możesz powtarzać za mną na głos lub w myślach. Siły wyższe, siły światła, siły miłości i obfitości, siły boskiej harmonii. Proszę o oczyszczenie mojego ciała, mojej aury i mojego otoczenia. Teraz. Siły wyższe, siły światła, siły miłości i obfitości, siły boskiej harmonii. Proszę o ochronę, opiekę i wsparcie każdego dnia i w każdym momencie. Siły wyższe, siły światła, siły miłości i obfitości, siły boskiej harmonii. Proszę o wypełnienie mojego ciała, mojej aury i mojego otoczenia, tym, co świetliste i najlepsze dla mnie. Dziękuję. Światło jest we mnie i wokół mnie. Światło jest we mnie i wokół mnie. Światło jest we mnie i wokół mnie. Poczuj to światło w Tobie, jak rozświetla wszystko w Tobie i wszystko wokół Ciebie. W tym momencie połączę się z tym miejscem mocy. Pamiętaj, wyślij światełko z głębi Twojego serca do tego miejsca, a to miejsce odpowie Ci
1000 razy mocniej. Energia odnowienia, energia usunięcia tego, co stare, co powinno już odejść, energia, która pomoże, by to nowe wykiełkowało, zmaterializowało się i stało się częścią Twojego nowego życia. W tym momencie możesz mieć oczy otwarte, oczy zamknięte, skup się na energii i przyjmij jej jak najwięcej. Siły tego miejsca mocy. Ja, Maria Bucardi, Marea i Maren, przywołuję Was i proszę o połączenie. Bo nasze serca są czyste i świetliste. Bo nasze serca są czyste i świetliste. Bo nasze serca są czyste i świetliste. Strażnicy powietrza, strażnicy wschodu, przywołuję Was i proszę o połączenie. Strażnicy ognia, strażnicy południa, przywołuję Was i proszę o połączenie. Strażnicy wody, strażnicy zachodu, przywołuję Was i proszę o połączenie. Strażnicy ziemi, strażnicy północy, przywołuję Was i proszę o połączenie. Bo nasze serca są czyste i świetliste. Bo nasze serca są czyste i świetliste. Bo nasze serca są czyste i świetliste. Energia tego miejsca mitycznej Atlantydy, złotego promienia, mądrości wyższej, by podejmować właściwe decyzje tutaj i teraz, w tym momencie, w nowym czasie Twojego życia. Energia odnowienia, regeneracji i oczyszczenia. By uwolnić się od przeszłości i zrobić miejsce, by to nowe, co kiełkuje w Tobie i w Twoim otoczeniu, miało pod dostatkiem światła, by wzrastać. I energia niebieskiego promienia. Oceanu, który otacza tą wyspę, ochrony i wsparcia. Tak jak wszystkie malutkie ziarenka, które kiełkują, potrzebują wsparcia i ochrony, tak i ta energia staje do Twojej dyspozycji. Będzie Cię chronić w kolejnych tygodniach i miesiącach, tak długo, aż to nowe wykiełkuje, zmaterializuje się i stanie się częścią Twojego nowego życia, nowego świata, nowej jakości siebie. Dziękuję. Momencik milczenia. Teraz skup się na energii. Równowaga, harmonia, by wszystko mogło ustabilizować się w Tobie. I za chwileczką zaczynamy nasze spotkanie. Wszystkie przesłania i wskazówki od siły wyższej na kolejny czas. Nasza ceremonia numer 100, czyli ta jedynka, ta Twoja indywidualność, niepowtarzalność, niepowtarzalność Twojej duszy wyższej i 2.0, czyli punkt 0. Moment, gdy osiągasz 100% w jakimś rozwoju i zaczyna się coś nowego. Czyli to stare 100% zostało osiągnięte. I teraz idziesz dalej, wyżej i wyżej. Wiesz, że wszystko to, co miało miejsce w przeszłości, ma dla Ciebie ogromne znaczenie. Bez tych przeżyć, bez tych trudnych wyzwań, bez tych ciężkich egzaminów nie byłabyś, nie byłbyś dzisiaj tą osobą, którą jesteś. Wiesz, w tej całej mojej praktyce zauważyłam, że czym ktoś ma ważniejsze powołanie, jeżeli można w ogóle tak powiedzieć, jeżeli czyjaś misja ma dokładnie teraz na Ziemi ogromne znaczenie,
tym cięższe egzaminy ta osoba musiała przeżyć w przeszłości. I czasami tak patrzymy na innych ludzi i porównujemy się, mówimy, dlaczego ta osoba ma łatwiej niż ja? Dlaczego ta osoba jest w czepku urodzona, a na mojej drodze stale pojawiały się kamienie, przeszkody i trudności? Bo najlepsi uczniowie otrzymują najtrudniejsze zadania. I to jest bardzo symboliczne. Wyobraź sobie, mamy dwa nasionka. Jedno nasionko to jesteś ty. To jest to nasionko, które spadło na ziemię w jakimś ciężkim klimacie, gdzie musi radzić sobie samo. I tak to nasionko kiełkuje, wzrasta i wzrasta. I to drzewko jest coraz większe i większe. Ale w czasie tego wzrostu pojawiają się trudne warunki atmosferyczne. Popatrz na to symbolicznie. Wiatr, mróz, susza. Ciągle jakieś problemy i trudności. I tak kolejna zima, kolejny mróz i kolejna susza i kolejny śnieg. To drzewko jest przywalone. Na wiosnę znów prostuje swoje konary, wyciąga główkę do słońca. Susza, brak wody, brak pożywienia i wiatr. Wiatr, który może złamie jedną gałązkę, może zrzuci kwiaty, może zrzuci owoce. Ale to drzewo wzrasta. Co roku jest silniejsze i mocniejsze. Kolejny wiatr już potrafi sobie poradzić. Kolejna zima coraz lepiej sobie radzi. Bo każde kolejne wyzwanie wzmacnia je. Ono jest coraz silniejsze, coraz mocniejsze. Coraz więcej wie. I tak wzrasta. Jego korzenie są coraz głębsze, coraz silniejsze. Jego konary są coraz większe i coraz silniejsze. Jego skóra jest coraz grubsza i coraz silniejsza. I teraz, gdy przychodzi burza, to z uśmiechem wyciąga konary do wszechświata, bo wie, że już nie jedną burzę ma za sobą. Gdy pojawia się ciężkie lato i susza, to drzewo wyciąga konary do wszechświata, bo wie, że już nie jedną suszę ma za sobą. To jesteś ty. To jest twoja dusza, która przeszła te wszystkie ciężkie momenty, te ciężkie egzaminy, te momenty głodu i chłodu i suszy i pragnienia. I każde takie doświadczenie wzmocniło cię. Co nas nie zabije, to nas wzmocni. A że jesteś tutaj jeszcze dzisiaj, to znaczy, że jeszcze żyjesz. Więc te wszystkie doświadczenia cię wzmocniły. I teraz masz drugie ziarenko. To drugie ziarenko zostało posadzone przez ogrodnika w oranżerii. Od malutkiego ziarenka jest podlewane, pielęgnowane, zasilane środkami, by szybciej rosło. I to drzewko wzrasta, takie opakowane w watę. Na pewno znasz takie osoby z twojego otoczenia, które były takie wydmuchane, wychuchane. To są właśnie takie drzewa, które wzrastają w oranżerii. Mają wszystkiego pod dostatkiem. Żadne wichury, susze, mrozy nie znają tego. Bo nie miały z tym nigdy nic wspólnego. Ale teraz nadchodzi taki moment, że ogrodnik zabiera tą doniczkę, wystawia ją na zewnątrz, sadzi ją do gruntu i nagle to drzewko z oranżerii po raz pierwszy widzi wiatr, po raz pierwszy czuje słońce, po raz pierwszy czuje suszę i pragnienie. I wierz mi, że pierwszy wiatr wyrwie je z korzeniami, że pierwszy wiatr złamie je w pół. To drzewko jest nieodporne. To drzewko jest takie
wydmuchane, wychuchane. I pierwsza ciężka sytuacja zniszczy je i złamie. I to jest ta różnica. Dlatego miej tego świadomość, że cała przeszłość, którą masz za sobą, sprawiła, że jesteś tym zdrowym i odpornym drzewem, które dokładnie w tym momencie staje przed każdym wyzwaniem, z podniesioną głową, z podniesioną koroną, bo wie, że nic nie jest w stanie go poruszyć, go złamać i go osłabić. I to drzewo jest odporne na szkodniki i na wszystkie trudne sytuacje. A to drzewko z oranżerii jest nieodporne. Bardzo szybko zostanie zaatakowany przez szkodniki i nie będzie w stanie sobie poradzić. I bardzo szybko może jego życie się skończyć w pierwszym, lepszym momencie suszy czy mrozu. Miej więc świadomość tej przeszłości, która sprawiła, że dzisiaj jesteś tym silnym i mocnym drzewem. Tym drzewem, które staje na nowym etapie. 100% zostało osiągnięte i teraz zaczyna się nowy czas. Jeszcze nie wiesz, co przed tobą. Ty jeszcze nie wiesz, co w tobie kiełkuje. Ty może jeszcze nie wiesz, co nowego się pojawi, ale ty to już czujesz, że to jest w tobie i że ta przeszłość przygotowała cię na to nowe wyzwanie. Ty masz w sobie wszystko to, co jest ci potrzebne na tym nowym etapie. Ale wiesz, siła wyższa mówi, że wszystko ma swój odpowiedni czas i miejsce. I tak również to, co dokładnie teraz kiełkuje w tobie, ma swój odpowiedni czas i odpowiednie miejsce, by wykiełkować, by stać się materialne, by stać się tą rzeczywistością. Czyli ten nowy obraz siebie, on już kiełkuje, ale on wkrótce stanie się rzeczywistością. To nowe poczucie twojej własnej wartości już kiełkuje, ale wkrótce stanie się rzeczywistością. Te nowe talenty już kiełkują i wkrótce staną się rzeczywistością. Ta nowa jakość życia już kiełkuje i wkrótce stanie się materialna. I teraz można popełnić tylko dwa błędy. Ty czujesz, że to kiełkuje i wzrasta w tobie i chcesz to przyspieszyć za wszelką cenę. Jesteś więc takim ogrodnikiem, który podlewa to drzewko, chucha, dmucha, daje nawozy, by szybciej rosło. Ale jeżeli próbujemy coś tak przyspieszyć, na siłę przyspieszyć, to stanie się dokładnie tak, jak w życiu fizycznym. Jeżeli mamy dwóch ogrodników, jeden ogrodnik ma silne, zdrowe drzewa. On wie, że wszystko ma odpowiedni czas, że wszystko ma odpowiednie miejsce. I on oddaje swoje drzewa w opiekę sile wyższej. I on wie, że te drzewa zakwitną w odpowiednim momencie. I on wie, że te drzewa przyniosą owoce w odpowiednim momencie. I on wie, że te owoce dojrzeją w odpowiednim momencie i będą słodkie, pyszne, aromatyczne i soczyste. I drugi ogrodnik, który chce jak najszybciej osiągnąć zyski i zrobi wszystko, by ten proces przyspieszyć i jednocześnie ten proces zakłóca. To jest ogrodnik, który będzie pryskał swoje drzewka przeciwko szkodnikom, bo one są słabe. One zawsze były wychuchane, wydmuchane. Chce osiągnąć jak najszybciej zysk, więc musi zrobić wszystko, aby te całe procesy przyspieszyć. I on nie ufa sile wyższej, on ufa tylko w swoje logiczne myślenie.
I tak te drzewka zakwitają szybciej niż inne, później są szpikowane chemią, później przynoszą owoce i już nie może się doczekać, aby te owoce sprzedać, więc zrywa te zielone owoce i oddaje je do hurtowni, pobiera z tego zyski, a później takie owoce trafiają do naszych supermarketów i ty czujesz tą różnicę. Ty czujesz różnicę tego jabłka, które trafiło w twoje dłonie od tego dobrego ogrodnika. To jabłko jest aromatyczne, soczyste, pyszne i zdrowe. I tutaj jest to jabłko od tego złego ogrodnika. Kwaśne, bez smaku, suche i półmartwe. To jest ta różnica. I tak również jest w twoim życiu. Jeżeli oddajesz twoje marzenia, twoje pragnienia, oddajesz siebie w opiekę sile wyższej, to jesteś tym dobrym ogrodnikiem. I to wszystko, co wykiełkuje, to wszystko, co zakwitnie i to wszystko, co przyniesie owoce, przyniesie idealne szczęście, spełnienie, zdrowie, miłość i zadowolenie. Te owoce, które zbierzesz, te plony, które zbierzesz, będą pyszne, soczyste, aromatyczne. Jeżeli jednak za wszelką cenę starasz się przyspieszyć ten proces, bo nie ufasz w ten odpowiedni czas i w odpowiedni moment, to zbierzesz niedojrzałe owoce, które nie smakują, które cię rozczarują i które nie dadzą ci ani szczęścia, ani spełnienia, ani zdrowia. To jest ta różnica. Dlatego, jeżeli czujesz, że coś w tobie się rodzi, jeżeli tego nie czujesz, to najwyższy czas, by to poczuć, bo jesteś tutaj na naszym spotkaniu, na naszej setnej ceremonii, dlatego, że ten moment jest dla ciebie wskazówką. To nowe w tobie już kiełkuje. To nowe może być tylko w jednej dziedzinie życia, w kilku dziedzinach, a może we wszystkich dziedzinach twojego życia. To nowe kiełkuje. Oddaj więc to w opiekę sile wyższej i czekaj na odpowiedni moment, aż wszystko dojrzeje w tobie i przyniesie ci to, czego pragniesz. Nie próbuj czegoś przyspieszyć na siłę, bo powstaną problemy i trudności. I owoce, które zbierzesz, plony, które zbierzesz, będą tylko rozczarowaniem. Ale jest jeszcze drugie niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwo, że prześpimy ten odpowiedni moment. Bo wyobraź sobie, że jeżeli ten dobry ogrodnik czeka na ten właściwy moment, to on dokładnie wie, tak, teraz jest ten moment, aby podlać moje drzewa. Tak, teraz jest ten moment, aby zebrać owoce, bo teraz te owoce są dojrzałe. A zły ogrodnik, który może i odda wszystko pod opiekę sile wyższej i przegapi ten właściwy moment, przegapi również ten moment, by podlać te drzewa. Będą miały za mało wody, więc te owoce nie będą miały soku. Jeżeli przegapi ten właściwy moment, aby zebrać te owoce, to te owoce zgniją, spadną i również nie będzie z tego żadnego zysku. Czyli mamy tutaj dwa niebezpieczeństwa. Jeżeli chcemy coś za wszelką siłę przyspieszyć, to możemy być za szybko, czyli w nieodpowiednim miejscu i w nieodpowiednim czasie i ten efekt będzie mizerny. Jeżeli jednak zapomnimy o tym, by pielęgnować nasze marzenia, nasze pragnienia, całkowicie prześpimy ten moment, to również te efekty będą mizerne. Wyobraź sobie, że wszystko najlepiej zrozumieć zawsze na przykładzie. I takim przykładem będzie coś, co wydarzyło się w moim życiu. Dokładnie gdy przyjechałam do magicznej oazy po mojej długiej podróży, droga przez mękę i piekło, by trafić do nieba, to już w tych pierwszych dniach czułam
taką niecierpliwość. Nareszcie jestem na miejscu, nareszcie muszę ruszyć do przodu. Szybko, błyskawicznie zrealizować wszystkie moje plany, wszystkie moje cele, moją listę zadań. I tak codziennie łączyłam się z siłą wyższą i prosiłam o wskazówki. Co mam zrobić? Kiedy? Jak? Czy już? A siła wyższa mówiła, jest jeszcze nieodpowiedni czas i nieodpowiedni moment. Mario, cierpliwości. I ta cierpliwość tak towarzyszyła mi przez kilka godzin, a za chwileczką znowu pytam, czy już teraz jest odpowiedni moment, aby zrobić to, 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 to i to. I siła wyższa znów mówiła, Mario, cierpliwości. Ale tej cierpliwości mi brakowało, bo cały czas miałam takie wrażenie, że przez ten czas mojej podróży jestem we wszystkim opóźniona. Aż wreszcie istota przewodnia, która jest ze mną tutaj na ziemi i prowadzi mnie każdego dnia, sama stała się niecierpliwa i powiedziała, Mario, cierpliwości. Będziesz za szybko, będziesz w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie. Miej więc oczy szeroko otwarte i czekaj na nasz znak. I tak oddałam się sile wyższej i czekałam na ten znak. Jeden dzień, kolejny i kolejny. W cierpliwości, czyli wszystkie anteny wystawione do wszechświata, czekam na znak. Aby nie przegapić tego momentu, ale również, by czegoś na siłę nie przyspieszyć. I dokładnie ten moment nastąpił, gdzie otrzymałam wskazówki, teraz jest ten odpowiedni moment. Teraz zrób to, teraz zrób to, teraz zrób to. To jest to przesłanie, by oddać się w opiekę sile wyższej i czekać na znak. Nie przyspieszać czegoś, ale również nie przespać tego odpowiedniego momentu ze strachu lub niepewności. I drugim przykładem będzie coś, z czym może również masz do czynienia. To jest poczta. Paczuszki pocztowe jako symboliczne paczuszki od wszechświata. Wiesz? Maria, która jest z nami również na naszych ceremoniach, przygotowała dla mnie prezent niespodziankę. I ten prezent niespodziankę wysłała i oczekiwała niecierpliwie, kiedy ta paczuszka dojdzie do mnie i jaka będzie moja reakcja na ten prezent. I tak patrzyła do systemu pocztowego, a paczuszka dalej w drodze, i dalej w drodze, i dalej w drodze. I już zaczęła mieć wątpliwości. Co się stało z tą paczuszką? Dlaczego ta paczuszka jeszcze nie doszła? Siła wyższa dokładnie wiedziała, kiedy jest ten odpowiedni czas i odpowiedni moment. Gdy wróciłam do magicznej oazy, zaraz kolejnego dnia zadzwoniła poczta i ta paczuszka, która tak długo była gdzieś w eterze, w systemie poczty, trafiła w moje dłonie. Dokładnie w tym pierwszym dniu po moim powrocie. W odpowiednim momencie. Również wszystkie te drobiazgi, które w tej paczuszce się znalazły. I wiesz, dokładnie tak jest w tym momencie, że gdy coś budzi się w tobie, coś kiełkuje w tobie, coś materializuje się z twoich marzeń i z twoich pragnień, to jest to również taka paczuszka od wszechświata. Paczuszka od siły wyższej. I ten anielski posłaniec jest jak listonosz. I ten moment, gdy coś zamawiamy i czekamy na dostawę tego, co żeśmy zamówili, jest właśnie takim życiowym egzaminem. Jeżeli niecierpliwie cały czas czekamy, kiedy nareszcie ta paczuszka dojdzie, zerkamy cały czas do tego systemu, denerwujemy się, że ta paczuszka cały czas jeszcze jest w tym miejscu lub w tym miejscu, dlaczego jeszcze do nas nie doszła, to poprzez naszą niecierpliwość, poprzez nasze myśli tworzymy blokady i tworzymy przeszkody, że ta paczuszka dojdzie do nas z opóźnieniem. Jeżeli prześpimy ten moment, czyli coś, żeśmy zamówili, i zapominamy o tym, żeśmy to zamówili,
bo zajmujemy się innymi rzeczami, to może zdarzyć się tak, że listonosz przyniesie tą paczuszkę, a nas nie ma w domu. Zostawię awizo, ale my zapomnieliśmy już o tym, że żeśmy coś zamówili, więc nie zaglądamy do skrzynki pocztowej. I tak to awizo po tych kilku dniach traci swoją wartość i ta paczuszka wraca do nadawcy. Często jest również tak w naszym życiu. Czyli ta niecierpliwość jest szkodliwa, jak za wszelką cenę chcemy, żeby ta paczuszka wreszcie doszła w nasze dłonie i przez naszą niecierpliwość blokujemy ten proces, ale również ten moment przespania, dostawy, gdzie ten listonosz nie zastał nikogo w domu i albo oddał tą paczuszkę do sąsiada, albo zostawił awizo, a myśmy tego awizo nie widzieli. I tak paczuszka wróciła do wszechświata. To jest dokładnie tak, jak zamawiacie u mnie talizmany. Najczęściej cały proces przebiega idealnie. Gdy zamawiacie talizman, wiecie, że potrzebują czasu, by przygotować go energetycznie, wszystko idealnie zaprogramować, by jego siła i moc była odpowiednia, aby przynieść oczekiwane efekty. I wtedy wszystko funkcjonuje idealnie. Zamawiacie ten talizman, oddajecie się sile wyższej, pod opiekę siły wyższej i czekacie. Ale również patrzycie po tym numerku, czy ta paczuszka już doszła, czy był już ten listonosz, czy jeszcze go nie było. Czyli cierpliwie, ale w pełnej świadomości czekacie na dostawę. Nie ma więc takiej możliwości, by przegapić wizytę listonosza, nie ma takiej możliwości, aby przegapić awizo. I wtedy wszystko działa idealnie. Dokładnie tak, jak te paczuszki świetliste od wszechświata, z tymi wszystkimi niespodziankami, z tymi wszystkimi życzeniami, zamówionymi sytuacjami, na które czekasz. Paczuszka przychodzi we właściwym momencie. I każdy z Was wie, kto zamawiał talizman, że zawsze przychodzi on we właściwym momencie, jeżeli ten proces nie został zablokowany. Czasami jednak zdarzają się nowe osoby, które są przyzwyczajone może do zupełnie innej formy zamawiania przez internet i te osoby są niecierpliwe. Te osoby już nie mogą się doczekać, kiedy ten talizman będzie gotowy. Zasypują mnie mailami i cały ten proces zaczyna się komplikować, bo ta osoba poprzez swoje myśli, wątpliwości, czy rzeczywiście to dojdzie, czy rzeczywiście to działa, zaburza cały proces energetyzowania talizmanu i później zaburza proces dostawy. Bo jeżeli ktoś niecierpliwie cały czas sprawdza, i denerwuje się, i programuje się, że może wystąpiły jakieś problemy z dostawą tej paczuszki, to tak się stanie. I są czasami takie osoby, takie rodzynki, które zamawiają talizman i zapominają o tym, i takie paczuszki często wracają do mnie z powrotem. Więc również ten proces zostaje zaburzony. To jest bardzo piękne i bardzo obrazowe, że wszystko w Twoim życiu, realizacja każdego Twojego marzenia i każdego Twojego pragnienia ma odpowiedni czas i miejsce. I trzeba mieć oczy otwarte, by wyczuć ten odpowiedni moment. Nie przyspieszać, bo niecierpliwość to pierwszy stopień do piekła, ale również nie opóźniać przez to, że nie widzimy tych wskazówek, kiedy ten moment ma nastąpić. No i oczywiście kolejne dwa przykłady z życia, bo zawsze są one idealne. Pierwszym przykładem będzie Ewa. Ewa napisała do mnie, to już było wiele, wiele lat temu, ponieważ szukała swojej drugiej połowy. I tak, jeden związek, kolejny i następny. I każdy związek, kolejna porażka. I Ewa była bardzo niecierpliwa. Pisała do mnie: Pani Mario, jak to jest możliwe, że jeszcze nie spotkałam mojej drugiej połowy? Przecież robię już wszystko. Dlaczego spotykam zawsze złych partnerów? Nieodpowiedni czas, nieodpowiednie miejsce, nieodpowiedni moment. Coś staramy się za wszelką cenę przyspieszyć.
niecierpliwie biegniemy do przodu i nie czujemy, nie widzimy tych impulsów. I tak w życiu Ewy. Poprzez niecierpliwość blokowała spotkanie tego właściwego partnera. Była tak zaangażowana w to szukanie, że nie widziała tych właściwych osób, które pojawiały się po drodze i łapała byle co, pierwsze lepsze, myśląc, że to jest ta właściwa osoba. I gdy zgłosiła się do mnie, to pierwsza rzecz, której musiała się nauczyć, to była cierpliwość. Cierpliwość i praca nad sobą. Zadałam bowiem Ewie bardzo ważne pytanie. Jaka ma być Twoja druga połowa? Jakie powinna mieć cechy? Jaki powinien to być partner? Opisz mi dokładnie, jak powinien się zachowywać, a czego nie chcesz, czego chcesz uniknąć. Ewa opisała mi dokładnie wszystko to, czego oczekuję od tej drugiej połowy i wtedy zadała mi pytanie. A czy Ty masz w sobie już te idealne cechy, których oczekujesz od tej drugiej osoby? Ewa powiedziała, no naturalnie nie mam, dlatego chcę spotkać moją drugą połowę, aby to wreszcie stało się jakością mojego życia. Ale to jest nieznajomość praw wszechświata, bo możemy przyciągnąć do nas tylko to, co współgra z naszą wibracją. Czyli jeżeli my sami mamy poczucie naszej niskiej wartości, to spotkamy drugą połowę, która będzie tylko uderzać w to nasze poczucie niskiej wartości i będzie ono coraz większe. Jeżeli jednak pracujemy nad nami i nasze poczucie naszej własnej wartości jest wysokie, ogromne, to spotkamy drugą osobę, drugą połowę, której poczucie własnej wartości również będzie ogromne i która będzie szanować nasze poczucie naszej wartości. Jeżeli chcesz więc znaleźć Twoją drugą połowę lub zmienić Twój związek, by był on oparty na takich właśnie idealnych energiach, to najpierw zmieniamy coś w nas, bo nasz partner, nasza partnerka zawsze jest lustrzanym odbiciem nas. Jeżeli więc chcesz spotkać idealnego partnera, idealną partnerkę, stań się idealnym partnerem i idealną partnerką i wtedy automatycznie spotkasz tą właściwą osobę, tak jak Ewa. Na początku, gdy nauczyła się cierpliwości, to wiedziała, że w tym odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu spotka tą osobę. I to spotkanie nastąpiło błyskawicznie. Jak zmiana nastąpiła w niej samej, jej światło wzrosło, była coraz bardziej świetlista, nazwijmy to tak, tak szybciutko, po niteczce znalazła swoją drugą połowę, a raczej ta druga połowa ją znalazła. I gdy Ewa poznała swoją drugą połowę, to ten mężczyzna powiedział tak. Ewuniu, Ty świeciłaś jak słońce. Gdy zobaczyłem Cię na mieście, byłaś jak takie słoneczko. I tak czułem, że to słoneczko rezonuje z czymś we mnie. I tak szedłem za Tobą, aż wyczułem ten odpowiedni moment, by do Ciebie zagadać. I to był ten właściwy moment. Czyli Ewa stała się światłem, stała się naprawdę sobą, z całą jej świadomością, jej siły, mocy, jej wartości. I to światło było jak niteczka, jak taka gwiazdka, jak słońce. I ta druga połowa w tym całym mroku mogła ją znaleźć po wibracji. Tak jak my poznajemy się po wibracji, tak jej druga połowa poznała ją po wibracji. I dlatego w tych czasach, tutaj i teraz, gdzie jest tak ciemno, gdzie wszędzie ten mrok zakrywa wszystko, to dokładnie dbaj o to, by Twoje światło było czyste, by wszystko w Tobie, wszystko wokół Ciebie świeciło jasnym światłem.
Świecisz światłem i taka świetlista niteczka łączy cię z energią wszechświata, z energią wyższą. I energia wyższa po tej niteczce przesyła ci paczuszkę realizacji twoich marzeń i twoich pragnień zgodnych z tobą. Jeżeli masz w sobie mnóstwo światła, to możesz otrzymać od wszechświata tylko świetlistą paczuszkę. Jeśli jednak energię mroku, energię globalnej świadomości przykrywają twoje światło i ty nic z tym nie zrobisz, to energia wyższa nie widzi tej niteczki. I ten świetlisty posłaniec, który ma dla ciebie świetlistą paczuszkę, nie może jej dostarczyć, bo nie widzi twojego światła. Zadbaj więc o jakość twojego światła w każdej dziedzinie twojego życia. Niech wszystko w tobie będzie czyste i świetliste. Niech twoje myśli, niech twoje słowa, niech twoje intencje będą czyste i świetliste. A takie świetliste, czyste paczuszki z prezentami od wszechświata spadną do twojego życia. Również twoja druga połowa. Bo spotkanie drugiej połowy to również prezent od wszechświata. I to jest właśnie taka świetlista paczuszka. Ale jeżeli wszystko przykrywa mrok, tak jak było to w życiu Ewy, wszystko przykrywała ciężka energia kompleksów, braku poczucia własnej wartości, rola ofiary, to ta paczuszka nie mogła zostać dostarczona na czas. Dopiero gdy Ewa odrzuciła te czarne energie i stała się słoneczkiem, to wtedy siła wyższa widząc ją, widziała, ha, tutaj dostarczamy świetlistą paczuszkę. Drugim przykładem będzie Andrzej. Andrzej, gdy napisał do mnie, miał firmę w Polsce, w bardzo malutkiej miejscowości. Był to sklepik. I gdy napisał do mnie, to jego sytuacja była ciężka. Był w nieodpowiednim miejscu i w nieodpowiednim czasie. Czyli pomysł na biznes idealny, ale nieodpowiedni czas, nieodpowiednie miejsce i za mało światła. I tak, gdy napisał do mnie, to miał kilka kredytów, miał problemy z klientami, miał problemy z dostawcami i zaczął wątpić, czy to rzeczywiście jest jego droga, czy to rzeczywiście jest to właściwe zajęcie. Ale siła wyższa powiedziała, tak, to jest odpowiednie zajęcie, ale nieodpowiednie miejsce i nieodpowiedni czas. Andrzej zapytał więc, czy powinien zmienić miejsce położenia swojego sklepu. I siła wyższa odpowiedziała tak, że powinien zmienić na to miejsce, które podobało już mu się od kilku miesięcy, ale był niepewny, czy rzeczywiście powinien zostać w tej małej miejscowości, czy też wyjechać do dużego miasta. Siła wyższa powiedziała jednak, że powinien zostać w tej małej miejscowości, tylko w innym miejscu. A kolejną wskazówką było: aktywuj twoje światło. Ponieważ siły wyższe wyszukują po wibracji. Jeżeli masz niskie wibracje, to szczęście, spełnienie, miłość, obfitość i zdrowie nie mogą trafić w twoje dłonie, bo świetlisty posłaniec nie widzi twojego adresu. Świetlisty posłaniec idzie po wibracji. Jeżeli masz w sobie dużo światła, to może cię znaleźć w tej masie innych osób, w masie różnych wibracji i dostarczyć ci twoją świetlistą paczuszkę. I tak Andrzej zaczął bardzo intensywnie pracować. Rozświetlał wszystko światłem, wszystkie towary, które sprzedawał, wszystko dokładnie z tymi wszystkimi wskazówkami, które znasz z naszych ceremonii czy z naszych innych spotkań. I tak krok po kroku, wszystko zaczęło się zmieniać. Ludzie nagle zatrzymywali się przed tym sklepem, czuli światło, wchodzili do wnętrza i kupowali, kupowali i kupowali. I w bardzo krótkim czasie z tego malutkiego sklepiku w maleńkiej polskiej miejscowości powstał duży sklep w tej samej malutkiej miejscowości plus sklep online jako odpowiednik dla tych klientów, którzy nie zawsze mogli dojechać do tej małej miejscowości. I teraz
kredyty zniknęły. Andrzej żyje w obfitości, bogactwie, w bardzo krótkim czasie. I codziennie, gdy zamyka sklep, spędza przynajmniej jedną godzinę, by podziękować sile wyższej za wszystkie podarunki, za wszystkie świetliste paczuszki i by wypełnić wszystkie sprzęty, wszystkie rzeczy, które sprzedaje, światłem, by przyciągały one właściwe osoby, by przyciągały więcej klientów. W tym momencie, w bardzo krótkim czasie, jego poziom życia się zmienił, jego poziom finansowy się zmienił, a właściwie nic się nie zmieniło, bo sprzedaje te same rzeczy w tej samej miejscowości. Zmieniła się jego wibracja i wibracja, która wypełniła cały jego sklep. Świetliste paczuszki, świetliści posłańcy mogą dostarczyć tylko po wibracji, pod właściwy adres. Zadbaj więc o to, by wszystko w Tobie i wszystko wokół Ciebie było wypełnione światłem, świetlistą wibracją i czekaj z radością na to, aż to nowe w Tobie wykiełkuje, aż to światło w Tobie przyciągnie te świetliste paczuszki od Wszechświata, które już są w drodze. Ci świetliści posłańcy już są w drodze. Teraz tylko nadszedł czas, aby otworzyć się na dobro, szczęście i spełnienie i na to nowe, a to bardzo szybko zmaterializuje się w Twoim życiu. Dzisiejszym przesłaniem naszej ceremonii numer 100 jest: wszystko ma odpowiedni czas i odpowiedni moment. Zadbaj o siebie, zadbaj o Twoje światło i zadbaj o Twoją wibrację, by to nowe mogło wykiełkować. To jest tak jak te nasionka. Nasionko może wykiełkować, jeżeli ma pod dostatkiem światła. Zadbaj więc o to, by mieć pod dostatkiem światła i wtedy to wszystko nowe wykiełkuje i stanie się Twoją rzeczywistością. I tego życzę Ci z głębi mojego serca. Idź Twoją drogą. Czuj Twoją indywidualność, Twoją niepowtarzalność. Czuj Twoją siłę i Twoją moc. Zaufaj sile wyższej. Pielęgnuj to nowe, co wzrasta w Tobie. I czekaj, aż zmaterializuje się to w Twoim życiu. Widzimy się za tydzień na naszej ceremonii numer 101 i pamiętaj, jeżeli ktoś w Twoim otoczeniu potrzebuje tych wskazówek, przesłań, inspiracji i motywacji, zabierz tą osobę na nasze kolejne spotkanie, bo zmieniasz coś w Tobie, zmieniamy coś w nas, zmieniamy coś na Ziemi i zmieniamy coś we Wszechświecie. I bardzo proszę, zostaw komentarz poniżej. Czy czujesz to nowe, co kiełkuje w Tobie? Czy czujesz gotowość, by zostawić przeszłość za Tobą, by to nowe miało dużo miejsca, by wzrastać? Czy czujesz światło, które jest w Tobie? Czy czujesz to połączenie z siłą wyższą, która dokładnie teraz Cię prowadzi? Czy czujesz tą gotowość, by uwolnić się od starych, negatywnych doświadczeń? By uwolnić się od negatywnej, ciemnej, globalnej świadomości, by aktywować pełnię Twojego światła, by świetliści posłańcy mogli zobaczyć Cię z góry, po wibracji i dostarczyć w Twoje dłonie świetliste paczuszki, na które zasługujesz. Do zobaczenia za tydzień. Twoja Maria Bukarci.